Pojęcie szkoły jest pojęciem, które się u mnie już dość długo rozwijało. W 1972, kiedy zacząłem robić inscenizację na Domnisie Koczkodany, postanowiłem zrobić tę sztukę na tle problemu lekcji gramatyki. Nazwałem to Lekcja Gramatyki i 40 Mandelbaumów. Ale tego nie było w spektaklu w ogóle. Tego w spektaklu nie było, ponieważ się ta idea nie udała. Po prostu ja nie miałem prawdopodobnie jeszcze wtedy tych środków, a może to nie są środki, tylko tych niezadowoleń wewnętrznych, które miałem później. I ta lekcja gramatyki, ja sądziłem wtedy, że poprzez uważałem w ogóle, że gramatyka to jest pewna dziedzina, w której zawiera się cała literatura. Wszystkie poezje, wszystkie poematy, wszystkie wiersze są tam zawarte od początku świata aż do końca świata. Prawda? I sądziłem, że tą gramatyką, taką szalenie purystyczną dziedziną potrafię przełamać te iluzje sztuki Witkiewicza na Dobnisie Koczkodany. Po prostu że mi się uda ją rozłożyć, że nastąpi rozkład tej sztuki, a zawsze mi chodzi o rozkład w sensie artystycznym, nie w sensie życiowym. I ta lekcja gramatyki później przekształciła się po prostu w inny przedmiot, to znaczy w szatnię. I szatnia spełniła w Nadomnisiach i Koczkodanach rolę tego rozkładu iluzji zawartej w sztuce Witkiewicza. To pojęcie ma różne nazwy. Ja sądzę, że pojęcie, samo pojęcie